witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz słuchaczy Radia Alex z Zakopanego. Z tej strony ponownie Zbigniew Sikora z Zakopanego. Zapraszam was wszystkich na drugą część audycji poświęconej świętej pamięci Andrzejowi Gentkowi. Dzień dobry, ze Stanów serdecznie witam. Pozwólcie, że się przedstawię. Moje imię jest Joanna Galica, dyrektorka Polskiej Szkoły Milenijnej Mikołaja Reja w Chicago i w Oakland. Jest mi bardzo miło, że to akurat ja, choć w paru minutach, mogę się wypowiedzieć o osobie świętej pamięci Andrzeja. Jest to bardzo trudne, bo nie wiem, od czego zacząć i co godać, żeby coś woznego nie pominąć. Powiem może jedno mocne zdanie. Andrzej był bardzo dobrym człowiekiem, a my dobrze wiemy, że o dobrych ludziach nie wystarczy parę minut. Można godać parę godzin, jak człowiek jest dobry. No i cóż, zacznę ją od tego słowa, które utkwiło mi w pamięci, w głowie, które nas Jędruś często używał na stacji swojego radia na góralską nutę. Jest nam strasznie przykro, syćkim tu rodokom, górolom, że tak, jestem w młodym wieku i chętnie spodziewanie odszedł od nas Andrzej, że za smutkiem i wielkim zolem musimy pożegnać naszego dyrektora, prezesa, dziennikarza, skarbnika różnych organizacji, no i naszego przyjaciela Andrzeja Gentka, rodem z Białego Dunajca. Andrzej udzielał się tu bardzo wielu organizacjach, ale co ja chcę podkreślić, za to, co robią, a robią bardzo dużo, to wszystko od serca, nie z przymusu, nawet i nie za pieniądze. Był wielkim patriotą, ale to wielkim. Bardzo ważna była dla niego historia naszego kraju i polityka. Ale myślę, że najważniejsze dla niego to była góralscyzna, rozpowszechnianie kultury i tradycji góralskiej. Mimo swojej inteligencji, którą posiadał, miał obszerną wiedzę. I wiedzę na każdy temat i dzielił się z nią. Zawsze coś podpowiedział, doradził, ale i te złopie przy jak trzeba było. Za to ci, Jędruś, strasznie dziękujemy. Niejedną zdrowaśkę za ciebie zmówimy. Teraz z kolegą, z Józinkiem Bafią z radia swojego, będziecie pozierać z nieba wysokiego. No i co? Z tymi to słowami, które utkwiły mi w głowie, muszę ją zakończyć. Dziękuję jeszcze raz, panie Zbigniewie, i oczywiście wszystkim radiom, słuchaczom i szczęść Boże. Andrzej Gentwek, Radio na Góralską Nutę, były prezes Związku Podhalan, organizator główny, można powiedzieć, tego konkursu Koszyczka Wielkanocnego. Witam. Spotykamy się po raz 28, czyli 28 lat temu rozpoczęliśmy z moim partnerem, byłym radiowym świętej pamięci Józkiem Bawią, który mam nadzieję gdzieś tam za światów nas śledzi i patronuje tej całej sprawie. Witajcie, moi kochani. Trochę inaczej jak zacząłem. Andrzej Gentwek, świętej pamięci Andrzej Gentwek, miał swoje urodziny. I trzeba było wrócić. I tak będę chciał wspominać tak od świętej pamięci Józkowi Bafi, jak i też o świętej pamięci Andrzejowi Gentwek. Powróciłek. Wspomnieniami, a teraz Tadek Majerczyk, jak góral umierał. Drobny dyscyk siece, drobny dyscyk bieli, miał jedno życzenie, niech się świat weseli. I na pewno to życzenie Jędrek Mo, tak jak i Józek, żeby świat się weselił. Żeby świat się weselił też i słuchając programu radia na Góralską Nutę, żeby tą historię łonik trzymać dalej. Szóstego września roku pańskiego 2020.
przy mikrofonie Wojciech Dorula, Radio na Góralską Nutę. Trzecia na zegarach już parę minut temu wybiła dobrek. Witajcie nasi Wostomili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cicka wierchowa, dysyk sekunduje, wiatr zabałowa, zegnają go góry, wierchy i potoki, pozegnął się góra z tym światem na wieki. Program Radia na Góralską Nutę, który jest skontynuowany w moim wydaniu od 10 maja roku pańskiego 2020. Program, który przejąłem na życzenie wielu słuchaczy i miłośników programu Radia na Góralską Nutę. Na prośbę i tą prośbę wykonałem. Tak też nadajemy dla Was dalej na paśmie WPNA 1490 AM program radiowy z Góralami. Na Góralską Nutę, radio na Góralską Nutę, po Radiu Związku Podhalan. Ten czas w końcu się uporządkował, że teraz już jest pierwszy program Radia Związku Podhalan, całe dwie godziny, a potem jo. Nie jednego człeka, teraz pomogę, ja nie ukam obłoka, będzie zhań wysoko, z Panem Bogiem. Nigdy, 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 także jest to mój, także jest to mój program autorski, prywatny, jak to musiałem często wspominać. Brałem udział przez 18 lat w programie Radia Związku Podhalan. Teraz jest program Radia na Góralską Nutę. Odziedziczony po świętej pamięci Józkowi Bafi i Andrzejowi Gendłek. I Bóg zapłodził za to składom. I raduje mi się serce, że mogę być z Wami i gadać do Was z tej stacji WPNA 1490 AM. Wierzcie mi, z wielką radością w każdą niedzielę wyczekuję na to spotkanie z Wami, a program przygotowywany jest oj dużo, dużo wcześniej i dużo czasu poświęcą. Czy jak ino powiedzieć, że tak właściwie podstawę tego programu dodał mi Stasek Zatłoka-Gadowski, Tłun. Jakby nie było, to troszeczkę tej dusy we mnie też wetchnął radiowca. A potem już posłał Radio Związku Polan przez 18 roków. I tak w każdą niedzielę, od 3 do 4 na paśmie WPNA 1490 AM, a potem te programy słuchajcie się dalej na tak zwanym YouTubie, krążą po Facebooku, weźcie Radio Wojciech Dorula albo Wojciech Dorula Radio, albo Radio na Góralską Nutę. Można sobie zawsze posłuchać tych programów. I jak Wam godam, z wielką radością i z wielkim takim wyzwaniem zawsze do tego programu i z respektem podchodzę, bo wiem, że wielu ludzi słucha i czeka na coś nowego, co tam będzie u Wojtka Doruli w radiu. A uchwalujemy łosyczki, łosprawak, tutok, polonijnyk, a najwięcej boimy się o nasze miasto Chicago, jak i też korespondencja stała już w tym programie księdza Jerzego z Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej w Ludźmierzu, będzie też w programie i dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rzeczy. Także Andrzej Gendłek, świętej pamięci Andrzej Gendłek, miał swoje urodziny. Te trąbity też poznajecie, nie? Wiecie, czyje to są. A ta sekwencja, myślę, że te znam. Trochę wspomnień
wzbudza, bo tak właściwie ten program jest po to, żeby te wspomnienia te złożywiać, składać o ludziach, co się ich o nich zawoceło. Łozywiać wspomnienia w radiu na Góralską Nutę, to też fajnie. I taką chyba już będę miał misję. Właśnie wspominać o ludziach. O ludziach, co się łonik też zaboceło. Za chwileczkę poukwalujemy się z panią dr Sylwią Szewczyk o obecnej sytuacji w Downtown Chicago, którą obserwuję bardzo bacznie i też jest przejęto tym, co tam się dzieje. Myślę, że nie będzie się nudzić. Program Radia na Góralską Nutę do godziny 4 po południu na stacji WP1490, a potem już w internecie będziemy widzieć kilometr czasu, co ta wymyślam dla was dziś ogiesce. A chciałem wspomnieć, że ten koncert życzeń się zrobił dość ciekawy. Najbardziej chyba ulubiona będzie sekwencja życzenia dla teściowej, bo wiecie, za teściowe czas sanować. Także życzenia dla teściowej, dla mamy, dla babci, dla kochanki, dla żony, dla syćki po kolei. Kontaktujcie się ze mną 773-401-1518, 773-401-1518. A jakby ktoś chciał wziąć udział w tym programie, to serdecznie zapraszam, powiem, jak to się wszystko działo i można być gościem tego programu. Trochę życzeń będziemy mieć, ale to w dalszej części programu. Ogłoszenia o pracę, ogłoszenia o dom, apartament będzie do wynajęcia. No wiecie, no ludzie wysyłają, no to ja przekazuję dalej. A już teraz jakoś fajną melodia dla nas, słuchaczy, którzy w tym momencie coraz częściej, coraz bardziej, coraz z wielką radością słuchają tego programu Radia na Góralską Nutę. A ja myślę, że okazja ku temu też jest dobra, bo mamy przecież tak zwany Labor Day Weekend. Syćka świętują ci, co powiedzali za miasto. Co znaleźli wolne pokoje, jestce, to się radują. A ci, co zostali na miejscu i słuchają tego programu, jestce tu to nazywa, to też się cieszę. Gromy dla was, syćki. Ja myślę, że chyba nie ma nic lepszego, no i fajniejszego, ciekawszego jak baciary, jak się bawią ludzie. No, co wy na to, co? Będzie? Chyba dobrze, nie? Niedzielne popołudnie z góralami na paśmie WP na 1490 AM. Baciary, jak się bawią ludzie! Nie roz ani nie dwa, mnie dziewczyna zwiedła. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy pada deszcz? Jak się bawią ludzie, gdy kochają się? Na Wielsycku słasna, moja kochanecka, za innego płasła. Miły z własny włosek, na cóż ją zawysel, mojej kochanece, na weselny przysel. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy mama deszcz,
mnie kochała, za samo śpiewanie. Jak się mają ludzie, wtedy kiedy pada deszcz? Jak się bawią ludzie, gdy kochają się? Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy pada deszcz? Jak się bawią ludzie, gdy kochają się? No tak, na Florydzie choćby padało, to zawsze się będą bawić ludzie, a szczególnie w Naples, gdzie nasza najbardziej znana agentka realnościowa nam się wyprowadziła. Znowu z nami w rozmowie telefonicznej nasza Ewunia, Ewa Fila. Ewuniu, witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam, witam, dzień dobry. Ewuś, wiesz co, miło no... Miło słyszeć. Jak właśnie. Najbardziej, wiem, że byłaś ostatnio w Chicago, ale byłaś tak zagoniona, miałaś tak wypełniony kalendarz, że nie było szans cię dorwać, ale obiecałaś mi, że ty czekałaś na ten nowy plakat, który będzie u mnie w studiu, bo chcesz na tym nowym plakacie mieć tam zwanym billboardzie swoje zdjęcie, upamiętni twój pobyt w Chicago. Ewa, Floryda, marzenie wielu ludzi, piękna okolica, Naples, tam gdzie ty jesteś. Jak spełnić to marzenie? Powiedz mi, jesteś wszędzie teraz, wszędzie cię słychać, wszędzie cię widać, na pierwszych stronach Super Expressu, we wszystkich telewizjach. Jak ty to robisz? No, Wojtusiu, jak to zrobić? No, po pierwsze zadzwonić do mnie, bo każda sytuacja jest indywidualna. Ludzie dzwonią do mnie, pytają, jak to zrobić, gdzie kupić, gdzie najlepiej, ale każdy dysponuje innym budżetem, także ja doradzę każdemu, jak tylko najlepiej potrafię. I możemy, no jest ciężko, nie powiem, że jest łatwo, bo w tej chwili wszyscy ludzie masowo wyjeżdżają, także to jest temat taki dosyć szeroki, ale pierwsze to zadzwonić do mnie i każdego potraktuję oddzielnie. Fajnie. Indywidualnie. Ewunia, Floryda jest ciągle piękna i tam chyba nie ma rozrób i nie ma tego zamieszania, które tutaj obecnie w naszym mieście Chicago. Co prawda na razie ten weekend jest spokojny, trzymać tak dalej, daj Panie Boże. Wy tam macie spokój, ja wiem, że macie spokój, zgadza się? Tak, Wojtuś, nie ma żadnych rozruchów na Florydzie, nie ma nic takiego, tak czasami myślę, że żyjemy w innym państwie, naprawdę się tak jakoś wszystko pozmieniało, tu jest spokój, jest fajnie, ludzie są przyjaźni, nie myślimy o tym tak naprawdę, żeby się bać wyjść na ulicę, ludzie wieczorem, w nocy chodzą po ulicach, jest naprawdę, naprawdę spokojnie, absolutnie. Wiesz, dlatego chciałem troszeczkę ludziom takiej radości nadać, zanim przejdę do tematu ze dr Sylwią Szewczyk za chwileczkę w moim programie, gdzie będziemy rozmawiać o smutnych sytuacjach w downtown Chicago, żeby trochę ludziom takiej nadziei nadać, że jeszcze jakby nie było, no to jeszcze jest Ewa Fila na Florydzie. I ty, słuchaj, też nie mogę zapomnieć o mojej siostrzenicy Monika Matsura McCune, która jest w Melbourne, to jest od tej drugiej strony, tylko wiem, że chyba ta twoja strona jest taka bardziej ciepła, nie? Bo to jest od tej Zatoki Meksykańskiej, zgadza się? Tak, zgadza się, Wojtuś, ja jestem od Zatoki Meksykańskiej, jestem od Tampy na dół, tak jakieś 2,5 godzinki drogi, a Naples jest bardzo pięknym, malutkim miasteczkiem, jest w tej chwili number one w Ameryce, jeżeli chodzi o do 500 tysięcy mieszkańców, ale to się bardzo szybko zmieni, bo tak jak teraz ludzie tutaj wykupują i się wprowadzają, to po prostu rośnie wzdłuż szerz, tylko nie w stronę oceanu, oczywiście, bo tam nie można budować, w każdym razie... No masowo, no jakbym mogła teraz, to bym mogła jeszcze z 15 mieszkań do domów sprzedać, ale jest coraz ciężej coś kupić, niesamowite. Ewuniu, powiedz mi, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby się przeprowadzić na Florydę? No, przecież to jest takie, Wojtuś, pytanie, to ja wiem, ile trzeba mieć, można już, bym powiedziała, w tej chwili przy dobrych procentach to naprawdę nie trzeba dużo mieć, ale fajne mieszkanko można kupić, na przykład 3 mile od plaży. Posprzedawałam teraz polskim znajomym tutaj różnym z Chicago. 200 tysięcy i fajnie się mieszka i fajnie bardzo fajne mieszkanko. Wiem, że podatki macie niższe dużo. Drogi są bez dziur, bo nie ma soli. Samochody dłużej żyją. Ewuniu, bo czasu mało, zaległości wiele. Namiary na ciebie. Serdecznie cię pozdrawiamy z Chicago. Wpadnij do nas, jak tutaj będziesz już na pewno do studia. Wiadomo, że wystarczy otworzyć, tylko wziąć do ręki Super Express i tam już są namiary na Ewę Filę. Ale u mnie w radiu ewentualnie. Zapraszaj do siebie. Tak, zapraszam wszystkich serdecznie, pozdrawiam. Można używać dalej mojego telefonu z Chicago, co miałam. To jest, można dzwonić na 708 268
7273. A jak nie zapamiętają. Mam dwa telefony. Tak. A jak nie zapamiętają, to i tak znajdą cię wszędzie. Tak, Ewa Fila. Znajdą mnie wszędzie. Z najpiękniejszego miejsca, z najpiękniejszego miejsca, jeszcze stosownego do kieszeni, bo wiadomo, że są dużo jeszcze piękniejsze miejsca na Florydzie. Ewuniu, dziękujemy ci bardzo, do usłyszenia się znowu. Dziękuję, Wojtusiu, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bye bye. Dziękujemy. Co ci powiem? To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło. To jest prawda. Hej. A teraz mało niespodzianka. Mam nadzieję, że rozpoznacie tą piękną, młodą artystkę i mam nadzieję, że ty z mi nie odmówi uczestnictwa w programie Radia na Góralską Nutę z tak zacną rodziną, z mamą i tatą. Będzie to dla mnie zaszczyt, a dla nich chyba to jest pewnego rodzaju atrakcja. No, zgadnijcie. Tekstujcie albo piszcie, kto to śpiewał. Kiedy Jose, kiedy za muzycka posłał, on by grał tylko i oby was i niesła. A to były takie moje wspomnienia z bardzo fajnych, takich rodzinnych urodzin pana Kazimierza Kopcia, do której zawsze będziemy też wracać wspomnieniami, bo przecież to była bardzo fajna impreza. Serdecznie pana Kazimierza pozdrawiamy tutaj z anteny Radia na Góralską Nutę. A ta młoda artystka? No to Ania Para Zubek. A po kim za to ten głos mocny taki? A Dane, Pary i Kaska Zupka. Łaba, no to no, pięknie. Oj, o, to się tu rośnie. A zaśpiewa z nim coś jest, bo ci lajkują. Może już 4000 views teraz da się u oglądających cię. Dobre, zaśpiewam w Polsce urosła. Pięknie, wow. Łamują! Te głosy wspomagające Anię, no to przecież oczywiście najpiękniejsze głosy w Chicago z Kiki Tess. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. No a teraz wracamy się troszeczkę do smutniejszych tematów. Przechodzimy do rozmowy z panią dr Sylwią Szewczyk. No myślę, że warto posłuchać, bo gadał o tym, co się dzieje obecnie w Chicago. Tam, w tym naszym pięknym downtown Chicago. Moje myśli nie spełnione.
tak można powiedzieć, po krótkiej przerwie znowu z nami pani doktor Sylwia Szewczyk. Droga Sylwio, witam cię bardzo serdecznie z południa Chicago, ale sygnał tego radia dociera wszędzie, w każde zakątki naszego kiedyś pięknego Chicago, obecnie nie to samo, ale i też na cały świat. Sylwia Szewczyk mieszka zaraz koło Grand Park w downtown Chicago. Obserwuje to nasze życie naszego miasta od samego początku i jest taką jakby taką reporterką tych wydarzeń, co się tam dzieje w moim programie Radia na Góralską Nutę. Sylwio, witam cię bardzo serdecznie. Znowu trochę zasmucony. To niedzielne popołudnie pasowałoby, żeby nam trochę rozchmurzyć z tym wszystkim, ale jednak wiadomości nie są pomyślne z naszego pięknego miasta Chicago. Bardzo, bardzo bym chciała. Witam serdecznie. Witam cię Wojtku, witam wszystkich słuchaczy. No, chciałabym oczywiście bardzo tutaj pozytywnie zacząć, ale no, musimy mówić tak jak jest, prawda? Także no, miasto nie jest tym samym miastem, którym było 6 miesięcy temu. No, jest to troszeczkę takie, tak mówię, cień miasta. Teraz jak rozmawiamy, przejeżdża masę policji, przejeżdżają karetki, pewnie słyszycie Państwo syreny. Cały czas tutaj się coś dzieje, choć przez ostatnie parę dni było w miarę spokojnie, jeżeli chodzi o protesty, to jest bardzo dużo policji w różnych miejscach. W piątek przejeżdżając właśnie tutaj przez Michigan, zauważyłam, że no i policji jest bardzo dużo. Millennium Park jest zamknięte, więc jest po prostu ogrodzony, więc nie ma tam dostępu. No ale nawet, tak, Sylwio, nawet w dzień nie można wejść do Millennium Park? Wygląda na to, że nie, dlatego że tam są po prostu metalowe barykady. Także raczej nie. Tak samo jeżeli chodzi o Navy Pier, jest również zamknięte. Także oni ogólnie mają bardzo duży problem teraz chyba finansowy. Także tutaj z tego względu, że przez, prawda, ten COVID, te wszystkie restauracje, które tam są w Navy Pier, wszystko jest pozamykane, także nie wiem, czy można przejść, żeby po prostu iść na spacer. Być może, ale jeżeli chodzi o tak, żeby się, prawda, żeby coś zjeść, restauracje, to chyba wszystko jest pozamykane. Sylwio, czy nocne życie, które kiedyś istniało w downtown Chicago, kiedy ludzie wychodzili na spacery, na kolacje, to już o tym trzeba na razie zapomnieć? No nie myślę, że downtown jest teraz w tym momencie takim miejscem, gdzie chcielibyśmy zabrać rodzinę, żeby przejść się po prostu, prawda, i pokazać to piękne miasto. W ciągu dnia myślę, że jest w miarę bezpiecznie, natomiast już po godzinie 6 miasto nie jest bezpieczne. Ja osobiście mieszkam tutaj prawie 20 lat i nie czuję się swobodnie. Chodzą grupki różnych takich właśnie dziwnych ludzi, młodych, prawda, takich, może jak to delikatnie powiedzieć, bandziorów takich troszeczkę z a la getta tutaj, także to da się zauważyć, to nie są tacy po prostu ludzie, którzy są pokojowo nastawieni. No ale co, policja w downtown, Sylwio, ale co, policja w downtown nie jest w stanie ich jakoś zatrzymać? Co tu robicie? Na się co? No dopóki nic nie robią, prawda, no to nic nie mogą chodzić, prawda? Ale na przykład przechodząc, jeżeli czy ktoś chciałby się iść, no nie wiem, iść wieczorem na spacer, prawda, czy w jakiejś restauracji, to myślę, że może się jedynie przez grupkę. Jedynie chyba, że się przebierze tak, jak oni wyglądają, no to można wtedy być zupełnie spokojnie, albo za Buma się przebrać, to wtedy będzie można spokojnie. To też właśnie zauważyłam, że jest bardzo, bardzo dużo właśnie tutaj nawet na Michigan właśnie bezdomnych leżących na krawężnikach, prawda, leżą. Co wcześniej się nie zdarzało, bo oni wszyscy byli ukryci pod mostem pod Walker Drive, nie? Nie było tego. Naprawdę nie. Jest dużo barykad, jest dużo śmieci, także to nie jest to samo miasto. Jest to przykre, jest to smutne. Także tak staram się po prostu jakoś tak uwierzyć, że może będzie lepiej. A Sylwio, tak rozmawiamy między sobą, bo jednak to środowisko polonijne też i podhalańskie dość mocno spogląda na te wybory, które będą w listopadzie. Myślisz, że jest jakaś nadzieja, jeżeli przejdzie prezydent Donald Trump, będzie lepiej?
Trudno jest mi powiedzieć w zasadzie, bo ja to, że Trump wygra, to ja myślę, że on wygra. Dlatego, że bardzo dużo ludzi o tym nie mówi, prawda, ale dlatego, że boi się oczywiście szkalowania, ale ludzie po prostu chcą zmiany, więc jest bardzo duża szansa, że on wygra. Natomiast co będzie się działo po wyborach? Czy nie zaczną po prostu palić miast? Czy nie zaczną manifestować swojej takiej złości, prawda? To jest po prostu, znaczy ja myślę, że jest bardzo prawdopodobne, więc też może być nieciekawie po wyborach. No prawdopodobnie, jeżeli wprowadziłby tutaj Gwardię Narodową, prawda, w takiej sytuacji, no to może i dał jakby moc policji, żeby mogła po prostu użyć innych środków niż tylko w zasadzie, no oni nic nie używają, rowery mają praktycznie, nie mają pałek, nie mają armatek, nie mają gazu za bardzo, więc... No żeby czasem bandziorów nie skrzywdzić, prawda? No problem jest taki właśnie tutaj w tym, że oni po prostu się czują bardzo bezkarni. Mhm. Rozmawiałam ostatnio z policjantem, który powiedział, że kiedy złapali tutaj, prawda, osoby, które okradały te sklepy i ewidentnie były w samochodzie, mieli torebki, mieli Gucci, tam Prady, prawda, oczywiście wiadomo, oni się wypierali, mówili, że oni to zakupili, prawda, nie mogli tego udowodnić, bo nie mieli kwitków, no i okazało się, że po dwóch dniach oni wyszli z więzienia, nikt im tego towaru nie zabrał, za kaucją powiedzmy tam $1000, towaru mieli na parę tysięcy, więc nie wiem, jaka jest motywacja dla policjantów, żeby na swoje życie, to jest pierwsza sprawa, no to jest takie bawienie w kotka i myszkę. Dopóki tutaj nie będzie surowych kar za kradzież, za takie różne, prawda, przestępstwa, to bandziorzy nie będą się po prostu pali w ogóle, także... Przykre, wiesz co, naprawdę jest smutne, że musimy im takie informacje przekazywać, kiedy zawsze byliśmy tacy dumni. Ja myślę, że ogólnie środowisko medyczne zaczyna się budzić, już od dłuższego czasu. Oni są wygłuszani. Bardzo, bardzo wielu lekarzy, którzy ma kontakt z pacjentami, zaczynają wyciągać wnioski. To już nawet chwilę temu to było, prawda, było mówione, że tak naprawdę śmiertelność jest bardzo niska i te filmy były usuwane, więc to coś tu jest. Coś w tym jest. Coś w tym jest i to nie jest do końca tak, jak powinno i być. Bądźmy, także... dajmy im nadzieję, że niech nie głosują, niech się psychicznie przygotowują do głosowania na listopad, bo ja myślę tak, ja o tym głośno mówię, że jak daj Panie Boże wygra, to wszystko od razu nie wróci do normy, ale tak, wirusa kopnie w 4 litery, dzieciaki wrócą do szkoły, nauczyciele wrócą do swojej pracy i pomału będzie życie wracało do normy, bo ludzie umierali, umierają i umierać będą. No tak. Wydaje się, że ten wirus jak gdyby uświadomił ludzi, że umierają, że starsi ludzie z chorobami umierają, tak jakby wcześniej nie umierali, a teraz po prostu przez koronawirusa ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę. A przedtem się nie umierało, prawda? Przedtem się wszyscy żyli wiecznie. Tak, wszyscy już tak. Teraz już nie ma raków, nie ma żadnych innych chorób, nie ma cukrzycy, nie ma cholesterolu, nie ma nic. Teraz wszyscy są chorzy na wirusa koronawirusa. No tak to wygląda. Dobrze, czy oczy w twojej klinice Family Eye Care też są chore na koronawirusa? No nie miałam jeszcze żadnych takich przypadków, także oczywiście zabezpieczamy tutaj możliwie, prawda, i nas, i pacjentów, także nosimy maseczki. Jeżeli pacjenci przychodzą bez maseczek, to po prostu dajmy im maseczki, prawda, dlatego że nie chcemy, żeby prawda, ktokolwiek się rozchorował, choć oczywiście tutaj no i sprawdzamy i temperaturę. I... Sylwio, dajecie im po kielecku śpirytusu, czy nie? No nie, dlatego że to mogłoby... Zaostrzyć wzrok. Sylwio, podawaj... Choć może nie jest to zła dezynfekcja. Podawaj na miarę na swoją klinikę, uciekamy, bo czasu mi braknie. Nasza klinika mieści się przy... Od 15 lat służymy w ogóle Polonii, przede wszystkim Polonii. Nasza klinika mieści się na północnych przedmieściach, przy Milwaukee, Bryn Mawr, to jest nadal Chicago, przy 55-26 North Milwaukee. Przeprowadzamy kompletne badania wzroku, bardzo szczegółowe dla dzieci i dorosłych, katarakty, lejsek, poradnictwo, jaskra, wszelkie przypadki nagłe, czyli usuwanie obcego ciała, jeżeli komuś się coś pije do oka, to również u nas w klinice można to usunąć. Także zapraszamy serdecznie
i bardzo dziękuję wszystkim moim pacjentom, którzy mnie słuchają i są wierni od wielu, wielu lat naszej klinice i przyjeżdżają z tak daleka, nawet z południa, aby nas, aby być u nas w klinice i bardzo dziękujemy jeszcze raz za lojalność. A my tobie też. Zwłaszcza w tych trudnych czasach. W tych trudnych czasach. Sylwio, dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia znowu. Chicago, skin. Shopen Safe Market, państwo Ewa i Cezar Jakubowski serdecznie dziękuję wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shopen Safe Market, shopensafemarket.com. A my już teraz przenosimy się do Shopen Safe Market i Dorotka, menadżerka, przysłała nam takie informacje i kazała tą wszyczkową przekazać. Domowe ciasta na polskich składnikach, miodownik, karmelowy, zimowy cud, tofi, nutella, bananowe, pomarańcze oraz wiele więcej, tylko 6,99 za cały kawałek. Nasza kuchnia oferuje pyszne zupy, sałatki oraz obiady, przygotowywane codziennie, świeże, na gorąco i sałatki na zimno w cenie 5,99 za funt. Obiady otwarte w godzinach od 9 rano do 6 wieczorem. Oferujemy również pyszne kiełbasy, szynki i indyki własnego wyrobu. Duży asortyment świeżego mięsa, jak również organik. Codziennie zaopatrujemy nasz sklep świeże owoce i jarzyny. Posiadamy również ogromny wybór polskich produktów, kosmetyków, lekarstw, upominków oraz alkoholi. Serdecznie zaprasza cała załoga Shopen Safe Market. Jeżeli organizujesz w domu imprezę, to my jesteśmy idealnym wyborem dla Ciebie. U nas znajdziesz wszystko, co potrzebujesz. Janina zrobi piękne tacki z wędlinami albo owocami oraz przygotowuje obiady na wynos. Halinka obsłuży Cię idealnie w deli, pokroi sery i wędliny. Halinka oczywiście ze swoją całą załogą. Dorota doradzi i zamówi dla Ciebie idealny torcik na imprezę oraz przygotuje tacki ze słodyczami i może jeszcze pyszny, zdrowy chleb na tacce z bryndzą i smalcem. Joe doradzi, jakie winko, jakie piwko, jaką wódkę. Najlepszy i najtańszy wybór. Ela z uśmiechem na twarzy obliczy Cię, ile zapłacisz za zakupy. I już wszystko gotowe na imprezę. Dziękujemy, że jesteście z nami. I te fajne informacje przysłała do nas Dorotka, menadżerka z Shopen Safe Market tutaj w Bridgeview. No jak wiecie sami, to przy Shopen Safe Market we wszystkich lokalizacjach trwają właśnie takie fajne jakby targi, kiermasze, cyty z jarmarki. W każdą sobotę od godziny 11 do godziny 5. Dorotka też zgodała tutaj za akcję, jeśli ktoś chce przyjść nawet i w niedzielę, to żeby no nie przy samym wejściu, to takie stoisko se może rozstawić. No i tak w sumie wielkie dzięki dla tych, co tam się wystawiają. Stasiu Kulawiak, zadzwonię do Tobie, wiem, że Dorotka nagrywa fajny wywiad z Tobą. No i w ogóle ze wszystkimi Wami, we wszystkich lokalizacjach. Ja akurat próbuję dojechać do Was, ale w sobotę ja robię do godziny 6, a wy zwijacie swój majdan o godzinie 5, także już tamtą sobotę przyjechał do Was, wczoraj się chciałbym brać, no ale ja też w robocie zajęty, jak wracam do chałupy tu z płosyczkiem. Także fajna idea dla właścicieli Shopen Safe Market, bo naprawdę myślę, że to jest fajna rzecz, pomocno. Aha, i bardzo was rzec, są miejsca do pracy, pytajcie się o asystentów, menadżerów, ktoś ma doświadczenie w tej branży, są miejsca dla menadżerów też, także jak w razie czego byliście zainteresowani, to tam dotrzecie. Dorotka Was pokieruje, czy w każdym w tym miejscu jest polski przedstawiciel. Pytajcie się o miejsca pracy do Shopen Safe Market, który bardzo, bardzo serdecznie polecam z całego serca zawsze.
I słuchajcie, gada, jak wam się zjeść mieszkanie, jest mieszkanie do wynajęcia dla kobiety. Mieszkanie do wynajęcia dla kobiety, ład zaros, jedno sypialniowe, kuchnia, pralnia, okolica Arcie i Narragansett, okolica Arcie i Narragansett. Dzwonimy do pana Wojciecha, 773-733-3905, 773-733-3905. Mieszkanie do wynajęcia dla kobiety, ład zaros, jednosypialniowe, kuchnia, pralnia, okolica Arcie, Narragansett. Jak co, dzwońcie do mnie, podam wam ten numer telefonu, jest u mnie też na Facebooku. 773-733-3905. Mieszkanie do wynajęcia, ale dla pani! Jest jeden komunikat. Potrzebna jest pomoc przedstawiciela obsługi klienta potrzebne do pracy w zarządzaniu zamówieniami, sprzedażą smokingu na wesela. Preferowana jest wielozadaniowość i biegłość w języku polskim i angielskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z działem 708-539-1972. Tu chodziło o JW Menswear & Tuxedo, Joe Waluś. Potrzebna jest pomoc, tam mógł unik do pracy, także jak ktoś by był zainteresowany, to tak się go do pogoralsku trzeba być łobertnym w dwóch językach. No, także dzwońcie do działa 708-539-1972. 708-539-1972. Dzwonić do działa. Właśnie, bo żyje się raz. I tak właśnie w tym naszym codziennym życiu próbujemy coś zdziałać, a intys my jako media próbujemy pomóc innym ludziom. No i zgłosiła się tutaj do mnie Gosia. Jest właścicielką salonu, który się nazywa Total Look Salon and Spa. Ten salon się mieści w Homerland przy 148-39 Fundraisers Crossing. No i pytam się teraz, Gosiu, witam Cię bardzo pięknie tutaj w studiu Radia na Góralską Nutę. Wybraj sobie fajną melodię, żyje się raz. Wysłał Cię tutaj też Paweł Bukowski, bo to jest taki wieloletni kolega nas i Pawła szanujemy bardzo, bo Paweł nam też pomogł. Jak my budowali tam to poprzednie studio, to też Paweł był cały czas z nami. Gosieńko, pytałaś mnie, żeby Ci trochę pomóc o tym Twoim projekcie powiedzieć coś w radiu, a wiem, że sygnał dociera, niech mi nikt nie powie, że nie słychać mnie ani w Le Mans, ani w Homerland, bo słychać mnie było jak osobiście, jak my u Bobków w Le Mans, no to było dokładnie słychać. Gosieńko, co to za salon? Trochę opowiedz, bo to jakieś strasznie podobno prestiżowe miejsce. No, zajmujemy się pielęgnacją włosów, te wszystkie zabiegi na włosy, oprócz tego zabiegi kosmetyczne, paznokcie, henny, waxy, przebijamy uszy również, makijaże, robimy również ślubne fryzury, sprzedajemy również peruki, jeżeli ktoś potrzebuje, ma problem z kupieniem peruki, jest po raku, również oferujemy takie serwisy. To taka piękna sprawa. Mówiłaś mi sama, że ten salon już istnieje dość długo. Ile lat jest ten salon? No i on jest w tej lokacji akurat 10 lat, ale i ja przejęłam to od roku. No i próbuję właśnie ściągnąć troszeczkę. Czy ten salon się nazywał tak samo wcześniej, jak teraz się obecnie nazywa? Tak, podobnie, tylko żeśmy dołączyli spa, salon and spa. Także jednym słowem usługi dla wszystkich i to jest bardzo piękne, bo właśnie to jest potrzebne. I tylko to za takie znane miejsce. Powiedz mi, tak, żeby tak przybliżyć ludziom, jak, w którym to miejscu to jest, tak dokładnie, żeby tak im było łatwiej trafić. To jest pomiędzy 151 Bell Road i 143. Jakie znane miejsce polskie tam jest w tych okolicach? No troszeczkę jesteśmy kawałek od European Deli, polski sklep, który się tam mieści w Homerland. To my jesteśmy przy Bell Road znowu. Mm-hmm. Także zapraszamy wszystkich.
No to słuchajcie, mam nadzieję, że traficie. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Będziemy dużo więcej gadać. Ja na pewno tam do gości zajadę i trochę sfilmujemy to miejsce. Gosinko, coś mówiłaś, że potrzebujesz trochę też pomocy, tak? Tak, potrzebujemy również polskie fryzjerki. Jeżeli ktoś jest chętny, czy wynająć, czy pracować, proszę o kontakt, no i uzgodnimy wszystko i zapraszam. No Łokolica to taka prestiżowa Łokolica bardzo. Tak. te klientela taka szmalowno, co? No tak ma być. Tak jest. Gościu, a powiedz mi, ten numer telefonu, który będziemy cały czas podawać, 708-301-61, bardzo prosty. 708-301-61-71-61-71. Gościu, i jeszcze otwarci jesteście kiedy? W jakie dni? Jesteśmy od poniedziałku do soboty, tylko w poniedziałki od 2 godziny do 8 i od wtorku do piątku od 9 do 8, sobota od 9 do 4. I oczywiście w niedzielę odpoczywacie. Tak, tak? Używamy najlepszą linę, czyli niemieckie Schwarzkopf. Schwarzkopf. I a jak kosmetyczka? A ona używa talgo francuskie, także też bardzo dobre kosmetyki. To Niemcy, Francja. Z Polski macie co? Dziewczyny. I to jest najpiękniejsze, bo najpiękniejsze dziewczyny są właśnie te polskie dziewczyny. Słuchajcie, jest teraz, lubię pomóc ludziom, bo ludzie proszą, zgłaszają się o to, żeby im pomóc, a po to też ten program jest, żeby trochę zachęcić i pomóc ludziom. Ta reklama zaprocentuje i tutaj Gosia powiedziała, że dla każdego, kto się zgłosi ode mnie z programu i powie, że są od Wojtka do Ruli, albo z Radia na Góralską Nutę, to będzie miał specjalną zniżkę. Nie wiem, jaką ta zniżka będzie, ale na pewno Gosia jest, widzę, fajna dziewczyna i na pewno zadba o owoc klientów, tylko musicie wiedzieć, żeście są od Wojtka. Okay? Na pewno za pierwszym, za drugim, za trzecim razem będzie jeszcze większa zniżka, bo tak to wszystko funkcjonuje. Total Look Salon and Spa, mieszczący się 148-39 Founders Crossing w Homerland, numer telefonu 708-301-6171. 708-301-6171. Gosia mówiła, że będzie niedługo też strona internetowa, Facebook, Instagram i wszystkie inne. Gosieńko, dziękuję Ci za wizytę. Zapraszam znowu, jakby zmiana coś, nowe wiadomości do przekazania. Z nami dzisiaj w studiu Gosia, właścicielka salonu Total Look Salon and Spa. Dziękuję bardzo i zapraszam. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego, jak wygląda sytuacja w Kenoszy pomiędzy wizytami Donalda Trumpa i Joe Bidena. Lori Lightfoot przedstawiła budżet Chicago na przyszły rok. Sprawdź, ile będzie wynosił rekordowy deficyt budżetowy wiecznego miasta. Analizujemy przestępczość w Chicago. Czy 2020 będzie najkrwawszym rokiem w historii naszego miasta? Rozmawiamy z Moniką Myśliwiec z Chicago Board of Elections o tegorocznych wyborach korespondencyjnych oraz Tadeuszem Młynkiem, prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, o sytuacji, w jakiej znajdują się dziś polskie szkoły językowe. A na deser Chicago podświetlone bielą i czerwienią z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. A tą muzykę już poznajecie. Czas na korespondencję z Polski. Ksiądz Jerzy Filek z Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. A sponsorem tej korespondencji są Ania i Jurek Szatkowski, zaś sponsorem Czasu Antonowego w Chicago jest Marek Czubiak ze swoją rodziną, żoną Kasią, dziećmi Darkiem, Anią, Lio i nowonarodzoną Karolinką. Marek i Kasia, wielki Bóg zapuść wam składamy, tak jak i Ania i Jerzy Szatkowski. Ksiądz Jerzy z Ludźmierza. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Z Ludźmierza mówi ksiądz Jerzy Filek. Lato, a właściwie już jesień, wciąż są bardzo miłe, sympatyczne, dość ciepłe. W tej atmosferze rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. To czas pandemiczny, więc dzieci są w szkołach, w maseczkach, na korytarzach, choć w klasach oczywiście już bez. Także rozpoczęcie roku szkolnego podzielone było na różne grupy. Zawsze zapraszaliśmy nasze dzieci na mszę świętą przed rozpoczęciem na rano. Tym razem mogliśmy zrobić tylko msze święte popołudniowe i widać było, jak o wiele, wiele mniej dzieci i rodziców uczestniczyło w tych nabożeństwach na rozpoczęcie roku szkolnego. Ale mamy nadzieję, że nie zaniedbają swoich obowiązków i będziemy się z nimi spotykać nie tylko na katechezie, ale też na mszach świętych niedzielnych. Pierwsza sobota miesiąca września to kolejne nabożeństwo fatimskie.
czyli czuwanie wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Tak jak Maryja prosiła w Fatimie w pierwszą sobotę, gromadzimy się, aby wynagradzać za wszelkie grzechy, zniewagi dotykające serce Maryi. Każde z tych czuwań pierwszosobotnich przypomina nam o tym, iż nasze czyny, nasze myśli mają wpływ i dosięgają nie tylko nas samych, naszych bliźnich, ale także dosięgają samego Boga, czego symbolem jest serce Pana Jezusa, dosięgają Maryi, Matki Jezusa, czego symbolem jest jej niepokalane serce. Staramy się więc przedstawiać nasze wynagrodzenie, naszą modlitwę Maryi, a przez nią Jezusowi w pierwszą sobotę miesiąca. A w niedzielę radujemy się z narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z odpustu Matki Bożej Żytosiewnej. Dziękujemy Bogu za plony, tegoroczne zbiory podczas dożynek podhalańskich celebrowanych przez biskupa Damiana Muskusa na ołtarzu polowym. Pomimo czasu pewnych obostrzeń, jednak sporo osób trochę zgłosiło się takich wieńców z sąsiednich parafii, które tradycyjnie przybywają na dożynki podhalańskie. Cieszyliśmy się też obecnością kompanii podhalańczyków z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Przy naszym sanktuarium też trwa ciągle budowa domu pod tęczą, czyli domu, w którym pragniemy przyjmować pielgrzymów i także naszych parafian, wiadłodajni w dużej sali multimedialnej, gdzie pielgrzymi będą mogli zapoznać się z historią sanktuarium. Będzie też tam miejsce na sklepik, no i oczywiście na inne punkty usługowe. Górna część tego domu będzie zajmowana przez siostry, które będą tam mieć swój niewielki klasztor. W naszej budowie w tym tygodniu trwają prace przy ostatnim etapie fundamentów. Zalewany betonem jest ostatni fragment ław fundamentowych i fundamentów. Powoli też już niedługo będą pojawiać się mury, będą się piąć do góry, więc będzie też widać, jak ten dom ma wyglądać, jaki rozmiar ma, jaką powierzchnię, no i jak się będzie prezentować. Na razie bowiem są tylko fundamenty, które jak to zwykle przy fundamentach wymagają dużo pracy, lecz są mało efektowne. A w naszym powiecie podhalańskim, nowotarskim, zdjęto tak zwaną czerwoną strefę związaną z koronawirusem. Już nie mamy tak ścisłych obostrzeń dotyczących naszego życia, noszenia maseczek i tak dalej. A zatem cieszymy się, bo troszkę mniej mamy z tym problemów, także i przy kościele. W naszym regionie trwają już pierwsze prace przy nowej drodze, która ma dotrzeć do Nowego Targu z Rdzawki, czyli stać się dwupasmową drogą, która bezkolizyjnie docierać będzie do Nowego Targu i otaczać to miasto. Tak zwana Zakopianka kończyć się będzie kiedyś właśnie w Nowym Targu. Widać już prace ziemne, wycinkę drzew prowadzone i w Nowym Targu na Bożej, przy granicy z Klikuszową i w Rdzawce. Codziennie pracuje tu ciężki sprzęt i koparki. Widać zarys przyszłej drogi, która będzie mieć od Rdzawki 16 km. Podczas tegorocznego kryzysu wirusowego nasz rząd wspomagał w różnorodny sposób przedsiębiorców poprzez tak zwane tarcze antykryzysowe. Także w ostatnim czasie wreszcie hodowcy owiec z Podhala wystarali się o to, aby także otrzymać jakieś wsparcie, bo także ich dotykają problemy związane z pandemią, a dokładnie niemożność sprzedaży owiec. A zatem po długich rozmowach owczarze dostaną pomoc. Każdy od 10 rocznych samic, 1800 zł jednorazowej pomocy, aż do oczywiście proporcjonalnie większego wsparcia przy większym stadzie. A warto wiedzieć, że obecnie na Podhalu jest około 30 tysięcy sztuk owiec. Pragnę na koniec tej relacji przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim, którzy będą przeżywać odpusty w swoich rodzinnych parafiach, a jest to nasza parafia ludźmierska z odpustem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i też parafia w Harklowej. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Nagoralskiej Nuty.
Ty zgodny Bóg zapłoć i tym syczkim, co przyczyniają się do tej korespondencji z Polski księdza Jerzego. Ania i Jurek Szatkowski, jak też Marek Czubiak, który reprezentuje swoją firmę elektryczną Emma Electric. Bóg zapłoć wam wielki składom. To jest ta ulubiona melodia Wasa. Wiem, że ją radzić, widzicie. Jest trochę mamy takich fajnych urodzinowych niespodzianek dla Was, zanim się pożegnam w tej części programu, a trochę w internecie dla Was też przyrektował. No jako zbyt tu zabocyć łenacym Marcinie Łasiu. Marcinku, 15 urodziny. Oj, kawalerka, choć ta kawalerka ci się zaczyna dużo wcześniej, bo jest niesamowicie utalentowanym chłopokiem. No i pięknie idzie do przodu. Marcinku, wszystkiego dobrego. Widzę, za Facebook szumi z okazji Twoich urodzin. Ale przede wszystkim Twoja kochająca Cię mama Elżbieta i tata Józef, jak i babcia Hania i dziadek Józef. Syczka, co Cię radzie widzą. Idź dalej do przodu. Pnij się w swojej karierze i bądź takim dobrym chłopakiem, jak jesteś. Życzę Ci zbójnika, oczywiście roku, bo to jest mu zaklepane. A dla rodzinki przez mnie, no i serdecznie życzenia i syczka Ci składamy. Happy, happy birthday. Urodziny miała swoje Natalia Golden, Natalko, wszystkiego dobrego, więc niedawno rocznica ślubu, a teraz zaś urodziny, ale to twoja mama Irenka Stanek pytała, żeby ci przekazać te urodzinowe życzenia od nas tu wszystkich, no i od twojej całej rodzinki, kochającego cię męża. I oto jest wielki Bóg zapłaczkadom tym wszystkim, co nadesłali donacje dla Radia Związku Polan, dla tych, co nie chcą ze mną gadać, te z im kodom wielki Bóg zapłoć. A resztę się już rektuje, bo się rektuje strona internetowa, tam będą wszystkie zdjęcia wasych kartek i wszystkiego po kolei. Wielki Bóg zapłoć wam składom. Nie zobaczcie te zło Farmer z Insurance, pan Krzysztof Krężel, 6444 West Archer Avenue w Chicago, 773-586-7044, 773-586-7044. Samochody, domy, budynki apartamentowe, baseny, łodzie, skutery, prawie syczko, a przede wszystkim Kando Association. Kando Association, ubezpieczenia u pana Krzysztofa Krężla, IDES Polisy Ubezpieczeniowe, nazycie, bo powiem wam za wortu, są tam mom, ale się jeszcze nie uwiją. I w tej części programu wogom wam i zgodą Bóg zapłoć. Miejcie fajne niedzielne popołudnie, choć rano lało, a teraz duje. No ale dobrze, choć słuchajcie, po wielkim czasie nareszcie deszcz. Niechże polewa, bo się het złoto zrobiło na polu. Program dla was przygotował i realizował w tej części programu Wojciech Dorula. Zostańcie z Panem Bogiem. Słuchajcie mnie dalej w internecie, na YouTubie. Już Mateusz przygotował plakaty, już będzie syćko za chwileczkę gotowe. I cekujcie na stronę internetową Radio na Góralską Nutę. Już niedługo w internecie, na swojej stronie internetowej. Bóg zapłuć! Trzymajcie się zdrowo, zostańcie z Panem Bogiem. Tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego łzą. Przesanych, co spod smycka zły. Sumu smreków nad potokiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater siwy, od chabrania ostro grań. Ludzi twardych, braci miłych, wrócem ja się wrócem pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słońce świeci i już nie będzie sercu co. Ta
tam serce mi ucieko, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłe, co za mną zapłakało, tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę zyci gra. Zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę zyci gro. A teraz już tylko przenosimy się na Podhale, w tej części internetowej. Sebastian Karpiel-Bułecka. Teraz kapela Płogwizdani. Pozdrawiamy kapelek Płogwizdani. Mam nadzieję, że już do Chicago, jak ta koruna cało minie, to przyjadą do nas koncertować. Please.
żelio moja, żelio moja, u života svega imam, a mi fali ljuba tvoja. Budi za mnom, budi si za mnom, željo moja, željo moja, u života svega imam, a mi fali ljuba tvoja. Kapela Płepi Zdani w wersji internetowej Radia na Góralską Nutę. My z Chicago, a oni z Podhala. Pozdrawiamy ich serdecznie. A teraz mała niespodzianka znowu. Kasia Lasak. Kasia, bardzo utalentowana dziewczyna w Polsce, która się urodziła tutaj w Stanach Zjednoczonych. Państwa Lasaków serdecznie pozdrawiamy, wrócili się do Polski. Na pewno Jaśka będę chciał zaprosić w rozmowę telefoniczną, co tam u nich słychać, chociaż wiemy doskonale, że w Syndyka grają, to grają te z Lasoki. Jasiek, jak tak ku pamięci, to powiem wam, za moje pierwsze płytki góralskie w życiu. Seł Jasiek Lasok i to te płytki, co takie teraz mu krótkie, bo już one się wysłużyły. Kolejne płytki usyła mi Bożenka Kowalczyk, ale te pierwsze moje płytki usył mi Jasiek Lasok. Mam ich do dziś, 30 roków. A teraz utalentowana córka Kasia. Posłuchajcie rozmowy z nią, która jest na moim profilu facebookowym. Witajcie. Nazywam się Kasia Lassak. Mam 24 lata i w tym roku kończę studia magisterskie w klasie skrzypiec profesora Janusza Wawrowskiego w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jestem rodowitą góralką. Pochodzę z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach ludowego muzykowania. Od dziecka gram na skrzypcach po góralsku, uczona przez rodziców, ze słuchu i jestem prymistką w rodzinnej muzyce. Muzyka, tak nazywamy w gwarze góralskiej kapelę. Równolegle szła u mnie w parze zawsze gra na skrzypcach klasycznie w szkole muzycznej. Chętnie sięgam po klasyczny repertuar skrzypcowy, inspirowany folklorem górali podhalańskich. I na swoim recitalu dyplomowym zagram m.in. drugi koncert skrzypcowy góralski polskiego kompozytora Jana Adama Maklakiewicza. Napisałam o tym utworze swoją pracę magisterską. Jest to koncert od dawna niewykonywany, mało znany i nie ma jego nagrań. Marzę o zagraniu tego koncertu z orkiestrą symfoniczną i dokonaniu jego pierwszego nagrania. Jesteśmy w moim rodzinnym domu w Zakopanem, w mieście, do którego przyjeżdżał kompozytor Jan Adam Maklakiewicz. Podobnie jak przed nim Karol Szymanowski, poznawał oryginalne nuty góralskie. Nuty, tak po góralsku nazywamy melodie, a właściwie tematy muzyczne. I jedną z takich nut, nutę łozwodną zakopiańską, Maklakiewicz cytuję w swoim drugim koncercie góralskim. Dla porównania zagram tę nutę po góralsku na złupcokach, jak ona brzmi oryginalnie i później jak brzmi w koncercie. Cytatem tej nuty rozpoczyna się solo skrzypiec w drugim koncercie skrzypcowym. Nuta góralska jest punktem wyjścia dla kompozytora, a dalej rozwija ten temat swoją autorską myślą. Brzmi to tak.
Kasia Lassak. Szampana nalej mi, bo na tej szklance dnie są moje sny, te dobre, nie te złe. Ech, szampana nalej mi, wypijmy aż do dna, te dobre sny za głupie serca dwa. Ech, szampana nalej mi, wypijmy aż do dna, za dobre dni za głupie serca dwa. Niesamowite, niesamowite. Tutaj Kasia pisze tak, że tak było na gali finałowej konkursu Pamiętajmy o Agnieszce Osieckiej 2016 roku, a już 9 października w Teatrze Roma, to jest oczywiście nagranie z 2017 roku, w Warszawie i Lubelszowa 20 gala, na której wystąpi 20 laureatów pierwszych miejsc z 20 edycji. Zapraszam wszystkich znajomych do Warszawy i nie tylko. Oczywiście to było na profilu facebookowym Kasi Lassak. Kontaktowałem się z Kasią i obiecałem, że doznać rodzicom, tatowi szczególnie też, bo wciąłek z nim się trochę pouchwalować, co tam u Lassaków w Zakopanem słychać. Co, może teraz na chicagowskiej Holly, może z repertuaru Majeczyków, Krzysiu Zubek. No to na, tak na koniec, zresztą się zbieram ku chałupie, bo wiecie, no, dzieci już pytają. Tata, podziósł, wyłodź z tego studia na dole. Spytała mi się dziewczyna, kasy dziec, wtedy do mojej chałupy nie przyjdziesz. Przysył ją by dowoź dziewce co nockę, kiedy nie ten siuchaj z podłodze. Mawiosę dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to o zwyczaju. Mawiosę dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to o zwyczaju. Hej, 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 dziewczyno moja, ktoś się będzie kochał po mnie od nowa. Może by nie przysadzić dziś ku tobie, dziewce skoda skrzywdzić mnie tobie. Nie cię są koniusie siwe baciarka, śpiew to nie z góralski ładno kochanka. Mówią se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to o zwyczaju. Mówią se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju tu o zwyczaju. Hej, 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 dziewczyno moja, ktoś się będzie kochał po mnie od nowa. Thank you.
wreszcie będzie kochał po mnie od nowa. Nie będę ci więcej głowy zawracał, ani twojego serduszka zasmucą. Będziesz się musiała z Syćkiem pogodzić i do tego chłopca złoce się wrócić. Mam ja se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to od zwycaju. Mam ja se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to od zwycaju. Hej, 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 dziewczyno moja, ktoś się będzie kochał po mnie od nowa. Skoda ze nie zmienię teraz niczego, zycie na oce u mnie już syćkiego. Idę ja se grać i śpiewać dla ludzi, w tej si moja góralska dusa budzi. Mam ja se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju to od zwycaju. Mam ja se dziewczynkę, hań w obcym kraju, a we swoim kraju tu od zwycaju. Hej, 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 dziewczyno moja, ktoś się będzie kochał po mnie od nowa. No i to już wszystko w tej części programu. Teraz już jesteście mnie słuchali w YouTubie. Bóg zapłać, trzymajcie się zdrowo do następnego programu, który będzie tutok na tym YouTubie. Cześć, Wojciech Derula.